W drugiej połowie stworzyło się jako takie widowisko, a przede wszystkim to, co wcześniej powiedziałem, walka była przez te 45 minut i chylę czoła do mojego zespołu, ponieważ w dziesiątkę przez te 45 minut potrafili walczyć i strzelać jeszcze bramki. Ten remis jest sprawiedliwy, przynajmniej jest to jakaś zapłata za walkę do końca. Pamiętam, że ma pan pretensje w jakiś sposób do Arka Głowackiego za taki trochę nierozsądny faul na połowie przeciwnika. Arek nie ma pretensji, absolutnie nie, bo to jest zawodnik, który nie kalkuluje. On, gdyby ktoś mu rzucił, nie wiem, cegłę czy kamień, to on zagłówkuje, nie kalkuluje. I on też nie kalkulował właśnie tutaj, choć to już jest doświadczony zawodnik. Zdarzają się takie sytuacje i dzisiaj się zdarzyło i musieliśmy grać przez dobrą godzinę bez jednego zawodnika. Ale ja mu wybaczam, bo to jest przesolidny chłopak, profesjonalista ze skóry i kości. Co pan powiedział drużynie w przerwie tego spotkania, kiedy no, mało było czynników, które mogły wskazywać, że wy tutaj jeszcze możecie o coś powalczyć? Mało czynników było, ale w piłce jest wszystko możliwe. I zobaczyliśmy, że jednak jest możliwe. Można było przy odrobinę jakiegoś szczęścia, to już było za dużo, wygrać to spotkanie. No. Także po prostu powiedzieliśmy sobie, że gramy do końca, obojętnie jaki wynik będzie, nie chcemy jakiegoś blamażu, pomimo to, że jesteśmy jednego mniej, żebyśmy nie pozostawili po sobie jakiegoś blamażu, tak powiedziałem.